roku łowiczanie obchodzą sędziwe 880. urodziny swojego miasta. Można by powiedzieć, że Łowicz to małe miasto z wielką historią. To na słynne łowickie jarmarki przyjeżdżali kupcy z całego świata. Gościliśmy królów i wielkich humanistów. W swoich progach gościliśmy także Napoleona, gościliśmy Jana Pawła II czy chociażby Mościckiego. O tym, jakie będą tegoroczne obchody, porozmawiamy z przewodnikiem, historykiem, członkiem Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Zdzisławem Kryściakiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Zdzisławie, przyszedł pan do nas z szeregiem notatek. Są to zdjęcia, gazety i różnego rodzaju medale. Proszę powiedzieć, jakie były te obchody, okrągłe obchody 800-lecia Łowicza? No, 800-lecie Łowicza to było wydarzenie takie spektakularne, które odbiło się szerokim echem w całej Polsce. Jeśli chodzi o całość uroczystości, to takie główne uroczystości rozpoczęły się w drugiej połowie maja, skończyły się na początku lipca, około 7 lipca, czyli w nawiązaniu do tej pierwszej wzmianki o Łowiczu z boli papieża Innocentego II z 1136 roku, właśnie 7 lipca. Jeśli chodzi o te uroczystości, to naprawdę było to przedsięwzięcie takie, które w całym kraju odbiło się naprawdę ogromnym echem, zaczynając od tego, że na falach radiowych były audycje specjalnie poświęcone historii Łowicza i właśnie obchodom łowickim. Plus do tego odnotowywane było to w prasie. Podejrzewam, że dziś bardzo byśmy się cieszyli, gdyby się okazało, że w kilku magazynach, tygodnikach czy dziennikach te uroczystości nie tylko w skali takiej regionalnej, ale ogólnopolskiej byłyby odnotowane. A tak wtedy to wyglądało. Powiedział pan, że one trwały kilka dni. Na czym wtedy się skupiano i nie wiem, czy każdego dnia zaplanowano sobie coś innego, czy to było kilka wydarzeń takich bardzo podobnych, zbliżonych do siebie, czy to były uroczystości kościelne czy miejskie? Jak to wtedy wyglądało? Moglibyśmy powiedzieć o dwóch takich akcentach szczególnych. Po pierwsze to było Boże Ciało, które w tym okresie też przypadło i uroczystości Bożego Ciała wpisane już tradycyjnie w tą ogromną taką rangę Łowicza, podkreślającą tą rangę Łowicza już od ładnych kilkunastu lat, ale no przy takiej okazji były szczególnie uroczyście obchodzone i też odnotowano to w prasie, od chociażby tutaj w piśmie na szerokim świecie mamy właśnie obchody Bożego Ciała w Łowiczu i pokazane właśnie zdjęcia z tych uroczystości w 1936 roku. A drugie to były takie uroczystości na początku czerwca związane właśnie z tymi miejskimi, nazwijmy, uroczystościami. No, trwały przez cały jeden taki główny dzień tych uroczystości. Tutaj pozwoliłem sobie ukazać kilka fotek z tego czasu. Władze miasta, obecny był wicewojewoda warszawski, pan Godlewski. Wówczas władze miasta wraz właśnie z gośćmi składali kwiaty pod dwoma pomnikami łowickimi. Tak jak tu widzimy pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy ulicy Podrzecznej i pod pomnikiem synom ziemi łowickiej, tutaj przy katedrze łowickiej. Ponadto w tym czasie odbył się konkurs chórów. Na rynku była prezentacja scen z życia wsi łowickiej. Odbyła się defilada wojskowa 10 Pułku Piechoty i również przedstawicieli na przykład Strzelca. I też tutaj mamy w tej dokumentacji zdjęciowej właśnie chociażby tutaj widoczna ten przemarsz właśnie Strzelca, czy tutaj równiutko maszerujących żołnierzy 10 Pułku Piechoty. Odnotowano również, tak jak powiedziałem, w czasie audycji radiowych, ważnym wydarzeniem w ramach tych obchodów było odsłonięcie ogrodu, dziś nazywanego parkiem
pana Władysława Stanio przy ulicy Mickiewicza, a tu właśnie mamy dwie takie fotki ukazujące, jak ten park przy dzisiejszym gimnazjum numer 2 wyglądał wcześniej, w czasie, gdy był otwierany w 1936 roku. Mimo tego, że Łowicz na przełomie lat zmienił się i jakby to nie ulega dyskusji, to chciałam na przykład zauważyć na tym zdjęciu, tutaj jest Boże Ciało, że jakby ilość osób, które uczestniczą w obchodach, tak naprawdę jest bez zmian. Mało tego, teraz przybywa ich, ale wcześniej, tak jak pan tutaj podkreślił, było i wojska, był 10. Pułk Piechoty, no i jest tak naprawdę masa osób, które przypatrują się tym uroczystościom. No, jak wtedy był liczny Łowicz? Boże Ciało jest marką samą w sobie i tutaj na Boże Ciało już ściągali, że tak powiem, turyści wcześniej. Możemy powiedzieć o dwóch takich znaczących etapach, jeśli chodzi o promocję tego święta, to już pomijając aspekt ten religijny, ale ten widowiskowy taki, to był moment, gdy zaczęła pojawiać się właśnie prasa i to już szerzej i nasi działacze społeczni. Tutaj muszę wspomnieć o Anieli Chmielińskiej, bo to Aniela Chmielińska była tą pierwszą propagatorką kultury ludowej w różnych aspektach, zaczynając od tego, że kolekcjonowała, zbierała wszystko, co możliwe, a również i pisząc, propagując chociażby publikacją, którą przygotowała w 1925, wydana w Krakowie, czy później publikacją w 1930 roku. Jeszcze jedna publikacja Anieli Chmielińskiego Księżaka ukazała się w 1935, więc to zainteresowanie było, że tak powiem, no tak dosyć szeroko dostrzegalne i zarazem był to taki element bardzo znany. Do tego na pewno znaczącą rolę odegrało tutaj, do tego przypisało się również National Geographic, gdy w 1933 już kolorowe, piękne, kolorowe zdjęcia. No, nie mam tutaj, choć posiadam w swoich zbiorach, ale piękne kolorowe zdjęcia ukazujące właśnie księżaków łowickich, a to już była prasa na skalę międzynarodową. Więc te dwa takie jak gdyby etapy właśnie wówczas były dostrzegalne, jeśli chodzi o promowanie tej kultury ludowej i Bożego Ciała. Więc Boże Ciało i tradycja Bożego Ciała trwa do dzisiaj. Nawet ci, którym uroczystości kościelne niekoniecznie były na rękę jeszcze, już w tej chwili możemy powiedzieć kilkadziesiąt lat temu, również nie śmieli podnieść ręki właśnie na te uroczystości. One są tak głęboko wpisane w tradycję łowickiego i ta piękna procesja, ona co prawda wówczas w latach PRL-u była wykorzystywana przede wszystkim jako aspekt ten niereligijny, ale ten taki kulturowy, kultury ludowej. Ale mimo wszystko, no ten aspekt religijny też był dostrzegalny i ta kultura księżacka cały czas nieprzerwanie właśnie jest w ten sposób prezentowana. Jeśli chodzi o obecność na uroczystościach Bożego Ciała, bo spytała pani o liczbę tych osób, trudno tak określić, że przyjeżdżało wtedy, ale w którymś z materiałów prasowych z tego okresu odnalazłem informację, że wówczas Łowicz, no miasteczko niewielkie, a odwiedziło około 11 tysięcy turystów. Także to, co wiemy oficjalnie, na podstawie chyba rejestrów od miejsc odwiedzanych, czyli na przykład muzeów, bo pragnę zauważyć, że te obchody, o których tutaj wspomnieliśmy, 800-lecia Łowicza, to nie tylko to, co tutaj widzieliśmy na zdjęciach, bo jeszcze było i kilka innych wydarzeń. Była wystawa pracy Józefa Chełmińskiego. No, dlaczego w Łowiczu to Łowiczakom tłumaczyć nie trzeba, natomiast no może gdyby ktoś chciał wiedzieć, to właśnie dlatego, że bardzo silne związki są Józefa Chełmińskiego. Przecież urodził się tutaj pod Łowiczem i ten pejzaże mazowieckie odegrały bardzo ważną rolę w jego twórczości, więc zrozumiała rzecz, że jeśli przy takiej okazji promować się, to promować się też na przykład właśnie Józefem Chełmońskim. Ale była poza tym taka ogromna wystawa ukazująca różnego rodzaju wytwory kultury ludowej. Pragnę zaznaczyć, że wspomniana przeze mnie Aniela Chmielińska była założycielką Muzeum Etnograficznego w Łowiczu. No, niestety nie doczekała tych uroczystości, gdyż one odbyły się dosłownie 2 miesiące później.
Aniela Chmielińska zmarła w kwietniu, a jak powiedziałem, uroczystości przede wszystkim główne trwały w czerwcu. Więc no, poza tym była jeszcze wystawa rzemiosła, odbył się tutaj zjazd rzemieślników z województwa warszawskiego, więc takich imprez towarzyszących temu świętu i miejsc, w których prezentowano właśnie no, różne uroczystości w ramach tego święta, było kilka, bo chociażby dzisiejsze gimnazjum wspomniane przeze mnie też, gimnazjum numer 2, tam była jedna z wystaw właśnie rzemieślników prezentowana. W dzisiejszym gmachu pobernardyńskim też była wystawa właśnie tej twórczości ludowej. Także no, tych wydarzeń rzeczywiście było tutaj sporo. Rzecz wiadoma, te wystawy nie były jednodniowe, tylko już trwały dłuższy czas, więc turyści mogli tutaj, odwiedzając Łowicz, właśnie no, na te wystawy udać się i właściwie rzecz biorąc, to zachęcano we wszelkich tych materiałach prasowych, zachęcano do tego, żeby właśnie w te miejsca zawitać. Te zdjęcia, materiały prasowe czy notatki prasowe to nie jedyna pamiątka tych obchodów 800-lecia Łowicza, bo przyniósł pan nam tutaj, nawet nie wiem jak to nazwać, czy to są monety, czy to są jakieś pamiątkowe medale. To znaczy, jeśli chodzi o 800-lecie, to tak dobrych materiałów nie mamy. Tutaj same jest taka skromna, że tak powiem, fragment takiej kolekcji z okresu troszeczkę późniejszego. Chociażby od taki talerzyk z pieczęcią Łowicza, sigillum civitatis Lovicensis, czyli znaki miasta Łowicza, ale mamy też bardzo takie ciekawe już z 850-lecia. Coś na kształt lakowanej pieczęci prawie, że to wygląda, natomiast bardzo ciężkie. Lovicensis i 1136, 1986. Z tego samego okresu są te dwa medale. One są takie same, natomiast tutaj zaprezentuję, po jednej stronie widoczny jest fragment panoramy Jerzego Brauna z około 1607 roku, ukazująca trójkątny rynek z ratuszem. Po drugiej stronie piękny herb miasta i właśnie też daty 1136-1986. Z troszeczkę późniejszego okresu, 10 lat później, mam taki medal, po jednej stronie herb miasta, po drugiej napis 860 lat Łowicza. Więc to są pamiątki troszeczkę okresu późniejszego. Tu z tego okresu nie namierzyłem, nie szukałem specjalnie na dzisiejsze spotkanie, bo być może w zbiorach na pewno są tutaj naszych łowickich, ale no tutaj przyniosłem taki przekrojowo, żeby pokazać te wielkie uroczystości, jakie miały miejsce w roku 1936. No i tutaj pamiątki związane z okresem troszeczkę późniejszym, już z latami 1986 czy 96. Panie Zdzisławie, Łowicz to trzecie w kolejności miasto na Mazowszu, które powstało. Proszę powiedzieć, jak wtedy prasa opisywała te okrągłe obchody, bo było to nie lada wydarzenie w skali całej Polski. No tak, jesteśmy miastem trzecim na Mazowszu, jak pani słusznie zauważyła, historycznie, po Płocku i Pułtusku. Także na przykład Warszawa jest, nazwijmy, młodsza, jeśli chodzi o czas powstania. Natomiast jeśli chodzi o uroczystości, to tak jak już wspomniałem na początku, no, prasa odnotowywała, krzyczą do nas wręcz tytuły z każdej z tych gazet. 800-lecie Łowicza, 800-lecie dawnej rezydencji prymasów Polski. Dziś, gdybyśmy mieli taką możliwość, żeby w prasie ogólnopolskiej, tygodnik ilustrowany, na jedynce tak zwanej ukazało się piękne zdjęcie ukazujące uroczystości, no podejrzewam, że władze miasta miałyby naprawdę rewelacyjną promocję, tak jest, reklamę. Zobaczcie państwo, specjalnie na ten czas przygotowana winieta Gazety Świątecznej, która no, była bardzo szeroko dostępna tutaj na naszym, ale nie tylko naszym terenie, i w winietę wkomponowany widok Łowicza, księża, księżanka. Także no
przepiękne materiały promocyjne, moglibyśmy powiedzieć. Jeśli chodzi o takie ciekawostki, to jeszcze wspomnę o tym, że mówimy o mieście, ale właściwie rzecz biorąc, i mówimy o trzecim mieście na Mazowszu, ale właściwie rzecz biorąc, to 800-lecie nie dotyczy jako takiego miasta, bo musimy rozróżniać. To jest pierwsza wzmianka źródłowa o miejscowości. Natomiast miastem Łowicz jest no, przed 1298 rokiem. Za czasów arcybiskupa Jakuba Świnki miasto po raz pierwszy jest wzmiankowane źródłowo. Wymienione jest Opidi Łowiczy, czyli miasteczko Łowicz. I wówczas możemy mówić dopiero o mieście. Natomiast wcześniej była to osada kasztelańska, która potem dopiero przekształciła się w miasto. Ale tak jak pani słusznie zauważyła, trzecie w kolejności miasto na Mazowszu, chociaż można by dyskutować, bo Ciechanów miał takie zawirowania troszeczkę z dokumentami dotyczącymi lokacji tego miasta. Natomiast no, przyjmujemy, że jest trzecim miastem na Mazowszu. Jeśli chodzi o to, jak odnotowywała prasa, to jeszcze trzeba wspomnieć, że i lokalna prasa, że tak powiem, bardzo szeroko opisywała. Tutaj mamy przy sobie Życie Gromadzkie, które kilka stron poświęciło właśnie na obchody 800-lecia Łowicza. Specjalny cały program zawarty jest na kilku stronach. Ogród przyrodniczy międzyszkolny w Łowiczu, następnie jest historia, wystawa w seminarium opisana, następnie kolejny artykuł dotyczący całego programu obchod 800-lecia Łowicza, gdzie jest wystawa strzelecka, akademia, wystawa rzemieślnicza, o której już wspomniałem. Także w prasie lokalnej jak najbardziej szeroko też zachęcano i tego miejscowego, nazwijmy, osobę miejscową zainteresowaną zapraszano właśnie. W prasie ogólnopolskiej znalazły się nawet wręcz specjalne reportaże poświęcone Łowiczowi. Ja tutaj mam skan, pozwoliłem sobie zaznaczyć, dlatego jest to w formie takiej elektronicznej, troszkę ściągnięte. Natomiast mamy tytuły magazyn Codzienna Gazeta Handlowa. Proszę zobaczyć, dziś w numerze 800-lecie miasta Łowicza, w winiecie zapisane. I mamy Łowicz, miasto przyszłości, wypowiedź burmistrza Jana Myśliwca. I jak tak czytam czasami, to można wręcz powiedzieć, że pewne wątki sprzed 80 lat są nadal aktualne. Bo widzimy bowiem w Polsce miasta, które pomimo ogólnopaństwowych, ciężkich warunków bytu odznaczają się dużym impulsem w ruchu przemysłowym. Stwierdzić można na ogół, iż przemysł w Łowiczu nie wykazuje tej inicjatywy. To też zarząd miasta wiele czyni usiłowań, aby ten stan rzeczy zmienić, aby uruchomić nieczynne fabryki, dając w ten sposób pracę bezrobotnym i przyczyniając się do podniesienia życia ogólnego, gospodarczego kraju. No wiadomo, pewne zapisy górne. Czyli taka gazeta opisywała też problemy, z jakimi się wtedy borykała władza. Dokładnie tak. Sam burmistrz Jan Myśliwiec, który był tym głównym stojącym na czele uroczystości. Właśnie, bo tutaj nie powiedział pan, a tu ma pan świetne zdjęcie, gdzie pan burmistrz stoi. Proszę państwa, z Narodowego Archiwum Cyfrowego zdjęcie, gdzie burmistrz Łowicza przemawia w czasie uroczystości, stojąc na maleńkim podejście i na krześle. Natomiast ciekawostką jest na przykład to, że w prasie tej ogólnopolskiej można było odnaleźć i taką informację, gdzie wygodnie zamieszkać i tanio zjeść w Łowiczu. Nie chcę popełniać tutaj jakiejś takiej reklamy, ale kwestia zarówno mieszkaniowa, jak i odżywiania stanie się dla mieszkańca jej, przepraszam, dla przybywającego do Łowicza beztroską, jeśli udadzą się do Polonii, hotelu o tej nazwie oraz restauracji i cukierni. Także jest króciutki opis dotyczący, zresztą tutaj również tego lokalu jest maleńka reklama, Łowicz, Cafe Polonia, więc no... Polonia jeden z najstarszych lokali, jak nie najstarszy w Łowiczu. Tak jest, jeśli chodzi o ten wariant taki gastronomiczny, to jak najbardziej tak. Mówimy oczywiście o tej Polonii przy Parku Saskim. Tak, tak, tutaj na Starym Rynku. Zresztą podkreślone jest to, że lokal znajduje się w samym centrum miasta, Stary Rynek 3. Mamy i trochę historii Łowicza. Mamy ciekawe wynalazki produkowane przez zakłady chemiczne w Łowiczu, opisane jak to u nas
w Łowiczu wprowadzono taką nowatorską, pozwólcie Państwo, że zacytuję, to się nazywało wosk Montana, który bardzo drogo ściągano z zagranicy, natomiast w zakładach chemicznych właśnie w Łowiczu wyprodukowano, opracowano technologię, z którego potem wykonywano chociażby lak. I jak to jest podkreślone, nie reagujący na alkohol czy związki chemiczne, bo inne się rozpuszczały w tych związkach, więc no nie święci garnki lepią o zakładach naczyń kamionkowych, mamy o młynie parowym, mamy o wytwórni wytworów łowickich, kilimów łowickich, wyżykowskich i również jest maleńki, mniejszy artykulik troszkę o kolaszyńskich, więc no wiele takich ciekawostek, które no powiem szczerze, że chciałbym, żeby w całej Polsce o Łowiczu tak było słychać, jak zapewne i jak widać tutaj, zapewne wtedy było słychać. No właśnie, panie Zdzisławie, mamy piękny obraz tych obchodów 800-lecia. Zobaczymy, jakie będą tegoroczne obchody 880-lecia Łowicza. Chyba życzymy sobie, żeby tak pięknie i tak dużo pisali o nas, nie tylko w prasie lokalnej, nie tylko na lokalnych portalach, ale też w tej prasie ogólnopolskiej. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. My też staramy się to promować, propagować, podkreślać tą historię. My jako, podkreślę to, przewodnicy i członkowie PTTK jeździmy po Polsce, podkreślamy te wydarzenia. Zresztą my włączamy się w niektóre z tych uroczystości. No, dzisiaj z wielką pompą ruszymy. Z jubileuszem wiąże się zawsze jakieś urodziny, prawda? I tort urodzinowy. Tort urodzinowy będzie i dla każdego starczy. Porcji nie będzie 880, będzie 880 razy 5, jeżeli trzeba to 6 czy 8. 11 września w czasie księżackiego jadła, tego naszego wydarzenia na Nowym Rynku, na tort jubileuszowy zapraszamy. A w tej chwili no, zobaczymy logo tych naszych obchodów. Serdecznie dziękujemy obecnemu wśród nas panu Jackowi Rutkowskiemu, autorowi. To jest takie na plakaty i na stronę internetową do wykorzystania uwspółcześnione logo z pelikanami z pieczęci prymasów łowickich. Także ono no, wygląda tak, jak zaraz zobaczymy. Legiony to żołnierska nuta, legiony to ofiarny stos. Legiony to żołnierska nuta, legiony to dla tęców los. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. Zlub nie spada jak pod prąd, pod te fale
dzisiejszym koncertem zainaugurowaliśmy obchody 880-lecia Łowicza. 7 lipca 1136 roku papież Innocenty II bullą w Pizie, bardzo ważną bullą dla państwa polskiego, znoszącą zwierzchność arcybiskupów magdeburskich nad Kościołem Polskim, nadał arcybiskupowi Jakubowi ze Żnina dwie kasztelanie, żnińską, łowicką i po raz pierwszy znalazła się nazwa Łowicz. Koncertem Orkiestry Wojska Polskiego rozpoczęliśmy obchody tej bardzo ważnej rocznicy 880 lat Łowicza. Mamy ponad 20 różnych wydarzeń w tym roku. Od dzisiaj, od 18 marca, właściwie już rozpoczęliśmy konkursem ogłoszonym 1 marca i z takich najważniejszych wydarzeń to jest 22 marca promocja książki Kronika Dziejów Władysława Tarczyńskiego, 3 kwietnia w 80. rocznicę śmierci Anieli Chmielińskiej, msza święta, przejście na cmentarz, złożenie kwiatów na grobie bardzo zasłużonej osoby dla folkloru łowickiego, 21 maja łowicka majówka motocyklowa, 26 czerwca parada historyczna ulicami miasta z udziałem dzieci, młodzieży. 7 lipca to jest ta główna rocznica o godzinie 17 na Rondzie Niepodległości przy ulicy Kaliskiej i Marszałka Piłsudskiego. Wciągniemy flagę łowicką z pelikanami na maszt, który tam powstanie. Będzie miał około 22 metrów. I ta flaga będzie do 11 listopada powiewać nad miastem. O 18 będzie msza święta w katedrze. Po mszy orkiestra kameralna wykona koncert taki jubileuszowy miejski. Spływ kajakowy 9 lipca, 28 sierpnia też ważne wydarzenie. Filharmonia Łódzka imienia Artura Rubinsteina da koncert w katedrze w ramach Kolory Polski. I właściwie na koniec, 24 listopada, finał konkursu literackiego Puchar burmistrza Pióro Pelikana. Ja bardzo się cieszę, że w obchody miasta włączyło się kilkanaście organizacji, stowarzyszeń. Oprócz Urzędu Miejskiego, Łowickiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji, biblioteki naszej miejskiej, jest Stowarzyszenie imienia 10 Pułku PTT Łowicki, Stowarzyszenie Motocyklistów, Klub Seniora, który też chce się włączyć, jeszcze w programie nie wpisany, czy szkoły wszystkie, Stowarzyszenie Przyjaciół Nauk i jeszcze inne organizacje z tego. Bardzo się cieszymy. To jest wielka wartość, wielki kapitał w naszych ludziach, stowarzyszeniach, że chcą, żeby to 880 lat też czymś swoim. Bardzo zachęcamy wszystkich państwa do udziału w uroczystościach bardzo ważnej rocznicy. My jesteśmy bardzo starym miastem, starym grodem wtedy jeszcze, a w czasie księżackiego jazdła na Nowym Rynku będziemy wszystkich częstować tortem jubileuszowym na 880-lecie. Będzie 880 porcji razy 4, 5 czy 6. Zobaczymy. Na pewno każdy będzie mógł skosztować jubileuszowego takiego urodzinowego tortu Łowicza.